Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi i zapraszam do czytania na miesiąc lipiec 2023. Sprawdzimy ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie to jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z odblokowaniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie przeczytać, dobrać odpowiedni kamień dla siebie, żeby Was chronił jak osobisty amulet. Moje drogie wagi, sprawdźmy zatem miesiąc lipiec dla Was, jak się pokazuje, z jaką energią wchodzicie do tego miesiąca. As monet. Asy to zawsze szansa, natomiast as monet to jest szansa na nową pracę, na awans w pracy, na zarabianie. Jest to również nowa droga, jeśli chodzi o sprawy sercowe, uczuciowe. Tutaj możecie zakupić dom, samochód, jakąś nieruchomość. To są zupełnie nowe początki. Wy dostajecie denar od losu. Czy wy go zakopiecie, roztrwonicie, pomnożycie? No to już, kochani, zależy od podjętych przez Was decyzji. Natomiast asy zawsze pokazują, że dostajecie jakąś nową szansę. I to również może być szansa na stabilizację, na zakotwiczenie się. Zobaczmy kolejne karty i będziemy wiedzieć dokładnie, do czego nawiązać. No ale macie same denary, kochani. Tutaj będzie dużo się działo. Macie potężne energię, drogie wagi. Przepotężne energię. I powiem tak, tutaj i w sprawach zawodowych, i w sprawach sercowych ogromne zmiany. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to nowa miłość dla osób samotnych, dla singli, karta śmierci, piątka, karta zmiany. Zmiana, transformacja, rozpoczęcie od nowa, od zera, z czystą kartą. Tutaj pojawia się przy Was osoba bardzo uczuciowa, bardzo wrażliwa. Może to być rybarak skorpion. Może to być, kochani, jakiś baran zodiakalny, koziorożec, ewentualnie panna. I mamy takie karty, które pokazują nowe początki. Ta sytuacja może prowadzić do małżeństwa, do stałego związku. Tu jest osoba, która pojawia się na odległość. Co będzie Wam tutaj sprawiało trudności, to właśnie to, że relacja może być właśnie z oddali. Może tak być, że kogoś poznacie, bądź poznaliście przez internet, bądź w podróży. No i będzie trzeba do siebie dojeżdżać. Z jednej strony będzie Was bardzo ciągnęło do nowo poznanej osoby, z drugiej gdzieś ta odległość będzie stanowiła przeszkodę, tak? Ponieważ wiadomo, no, związki na odległość są trudne i tak jakby trzeba dużo determinacji, dużo takiej siły, woli, żeby taką relację utrzymać. Natomiast tutaj z otoczenia pojawia się naprawdę taka osoba, która jest pasjonująca, która Was mocno przyciąga. Na myśl o niej czujecie motyle w brzuchu. I to jest osoba w typie kapłanki, tak? Wrażliwa, uczuciowa, ma w sobie dużo empatii. Może ta osoba właśnie być rozwinięta mocno duchowo. Będzie Was niezwykle mocno do tej osoby ciągnęło. Wy macie świetną intuicję, drogie wagi. Jesteście takim rodzinnym znakiem. I dla Was związki, rodzina są bardzo ważne. Natomiast tutaj, jeżeli jesteście singlami, macie szansę faktycznie w końcu się zakotwiczyć, dopłynąć do portu i stworzyć stabilny związek oparty na solidnych fundamentach. Pokazują mi się ogromne zmiany z przeznaczenia, tak jakby to była relacja, która była Wam odgórnie pisana. Nie wiecie, co się dzieje, nie wiecie, dlaczego tak się dzieje, ale czujecie, że jest to coś dużego, coś głębokiego i duchowego. I taka osoba przychodzi do Was. Tutaj, jeśli chodzi o podróże, dziesiątka kielichów. No i tak jak mówię, tu może być osoba poznana w podróży bądź właśnie przez internet do stałej relacji, do założenia związku. Jeżeli macie zaplanowane jakieś podróże, wyjazdy na lipiec, będą udane, usatysfakcjonują Was i tak jakby poczujecie, że te wakacje będą należały faktycznie do udanych. Jeżeli macie rodzinę, stałe związki, bardzo miło spędzicie czas, wyjedziecie ze swoimi dziećmi,
ze swoją drugą połówką i tutaj widzę taki rodzinny czas. Może gdzieś do rodziny wyjeżdżacie, może po prostu z rodziną. Natomiast bardzo fajnie i w takiej przyjemnej atmosferze spędzicie urlop właśnie w lipcu. Z otoczenia karta diabła, kochani. Uważajcie na używki, na wszelkiego rodzaju uzależnienia. No, wiadomo, lato, tak, człowiek chce szaleć, ale diabeł pokazuje, żeby jednak czy na hazard zwrócić uwagę, na zbyt dużą ilość wypijanej kofeiny, energetyków, alkoholu, tak, bo o tym też diabeł mówi. O używkach, że możecie w tym miesiącu po prostu częściej z nich korzystać, no i żeby po prostu uważać, tak? Jeśli chodzi o zdrowie na ten miesiąc, karta sprawiedliwości, to są problemy z układem moczowym i z nerkami. Jeżeli ktoś z Was ma z tym problem lub wiecie, że tam z nerkami coś się dzieje od dłuższego czasu, tak, no to trzeba będzie po prostu w tym kierunku zadziałać, zrobić sobie badania i zadbać o siebie. Tutaj w pracy, kochani, może ktoś Wam zaproponować jakąś nową ofertę. Ktoś może wyjść z propozycją właśnie nowej współpracy, założenia firmy, spółki. Ewentualnie, jeżeli pracujecie dla kogoś, możecie uzyskać awans, podwyżkę, bo tak jakby ktoś Wam się przygląda od dłuższego czasu, przygląda się efektom Waszej pracy i będzie zadowolony z tego właśnie, jak pracujecie, jak się staracie, ile serca wkładacie w wykonywaną pracę. I w tym miesiącu widzę szansę na awans, na podwyżkę, na przeniesienie na lepsze stanowisko. Tutaj będzie bardzo dobra atmosfera w pracy w tym miesiącu. Ludzie będą Wam sprzyjać, wszelkie projekty zakończycie pomyślnie. Jeżeli macie zaplanowane urlopy, one będą należały do udanych. Ja w ogóle widzę dużo wyjazdów, widzę też przeprowadzki. Tutaj możecie stanąć przed decyzją na przykład zmiany pracy, która będzie się wiązała z wyprowadzką do innego miasta, a nawet do innego kraju. Bo ta praca może być właśnie w oddali, tak? I będziecie się mocno zastanawiać, czy tę pracę przyjąć. No bo wiadomo, jak coś się wiąże z przeprowadzką, no to to jest ogromna zmiana w życiu. To nie jest takie hop-siup, że sobie dojedziemy do tej pracy, tylko trzeba po prostu wszystko spakować, przeorganizować swoje życie, no i się gdzieś dalej po prostu przenieść. W tym miesiącu macie bardzo wyostrzoną intuicję, także i słuchajcie. Wszystko, co będzie do Was przychodziło, kochani, pamiętajcie, będzie przeznaczeniowe. To będzie coś, co teraz zapoczątkujecie, ale będzie solidne na lata. Więc będziecie tutaj, kochani, wchodzić w jakieś nowe historie miłosne, będziecie zmieniać pracę, widzę tu przeprowadzki, dużo wyjazdów, duży ruch w tym miesiącu. Zdrowotnie jest w porządku, tylko z tym pęcherzem tutaj, kochani, uważajcie, z nerkami, no to dla tych, którzy mają problem, tak? Oczywiście pamiętamy, że czytanie jest ogólne, Was jest dużo na kanale, więc też nie z każdym będzie ono rezonowało. Mam takie przeczucie, że w ogóle ten miesiąc to jest miesiąc takiej właśnie głębokiej transformacji, ale też w Was. Jeżeli do tej pory, nie wiem, byliście w toksycznych związkach, mieliście trudne sytuacje życiowe, tak jakby wszystko się odmienia na lepsze, tak? Wszystko zaczyna działać na Waszą korzyść. W ogóle lipiec jest bardzo ładny dla wszystkich znaków zodiaku, więc to jest też pocieszające, że dużo fajnych energii przychodzi. Zobaczmy kartę wyroczni dla Was. Emocje sięgają zenitu. Ja mam takie przeczucie, że wiele wag wejdzie w fajne relacje uczuciowe. Tu jest miłość, tu jest spełnienie. No i na końcu też, kochani, małżeństwo. Więc to może być relacja, która prowadzi do małżeństwa, do ślubu, do założenia rodziny. Myślę, że będziecie zadowoleni. Myślę, że lipiec przyniesie Wam dużo radości. Przyniesie Wam miłość przede wszystkim. No i tutaj spełnienie zawodowe. Także moje drogie wagi, wszystkiego dobrego. Ja Was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.